Dobra, zrobimy testa jeszcze trzeciego. Weźmie pani to jeszcze dziabnie. No tu gratis jest. To miało być trzecie, bo mam trzy, czekaj. Ale to nie dla mnie, tylko wszyscy takie gratis dostali, wiesz? Aha, bo ja mam... Więc nie będzie wyższej oceny. No, skąd ciasta? Od pana drożdżowego. No i teraz zobaczymy, czy trzecie ciasto nie zepsuje, nie wpłynie jakoś znacząco na ocenę testu. Bo to jest chyba takie drożdżowe suche, nie? No. Karpatki już próbowałaś? Tak. Dobra, to zaraz mi powiesz. A Norek? Tylko wąchał. Wąchał? Ale wąchał, czy nie chciał wąchać? Mam ci podobno nie mówić, tak? A, no dobra, no ale zaraz będziesz musiała powiedzieć. No, o. A, bo to jest takie ten, dobra. Trzecie ciasto wezmę sobie w rąsie. Takie zwykłe, drożdżowe. Jest zimne, no bo z lodówki. Pewnie będzie to suche. Robimy testing. No drożdżowe ciasto. Nic specjalnego. No dobra. To teraz... No, babka. Babka z brzoskwiną chyba. No ale ona i tak jest tutaj bonusowo. Dobra, jeżeli chodzi o sernik. Dobra. W skali od 1 do 10... powiedzmy, że 5 jest, piątkę dostaje na starcie za to, że po prostu jest smaczny. No wiecie, że nie ma zakalca, jest smaczny, nie wyplułem tego. To piątkę ma na starcie. No dodałbym właśnie z tym serem. Dodałbym punkt, że nie jest ani za słodki, ani za kwaśny, że ten ser w środku, ten cały twaróg, ta masa, no jest taka smakowo w punkt, nie mdli od tego, no ale nie jest też puszysta. No i umówmy się, nie jest to coś, czego nie zrobicie sobie sami w domu. No ale wiadomo, płacicie tutaj za czas, głównie za czas poświęcony, że ktoś zrobił to za was, no nie? No, dałbym 7 na 10, jeżeli chodzi o sernik. Na pewno nie jest puszysty, to nie jest puszysty sernik. Puszysty to ja jadłem parę dni temu właśnie w tej cukierni WZ. Ale jest smaczny. Żadnego zakalca nie było. Nie jest przesłodzony, nie jest za mdły. Ta masa też nie jest taka chamska, wiecie, taka twarda, ubita. Jak mogłaby być na przykład. Więc taka 7, myślę, że... no ja też jestem surowy, no bo drożdżowy wiedział, że będę oceniał, więc mógł tutaj bardziej się postarać. Nie wiem, czy się postarał, czy nie. Oceniam tak po sobie. No ale nie, 7 bym dał. Czy bym zamówił znowu? Ja bym chyba nie zamówił, bo cenowo chyba taniej, to znaczy tutaj jest chyba pół kilo aż, a ja kupowałem tamtego w cukierni, tam taki kawałek. Ale chyba cenowo wychodził tamten taniej, no i był smaczniejszy tamten z cukierni WZ. Bo tamten z WZ to dałem, też ocenialiśmy. Ile ja dałem na tamtego sernika, co jedliśmy ostatnio? Pamiętasz? Ile punktów tamten dałem? Punktów? No mówiłem, ten taki puszysty. 8-9, coś takiego. 8-9.